Witajcie na moim kanale. Dzisiaj z moim synkiem Dominikiem będziemy robić komputer. A za chwilę wiecie jaki. Dominik, przywitaj się. Cześć. Lecimy. Jak widzicie, mam tutaj dwie obudowy od Silentium PC, kilka gratów też, ale przede wszystkim musimy powiedzieć, dlaczego będziemy robić komputer i po co ten komputer. Czyli przede wszystkim, Dominik, do czego to będzie komputer? Do Minecrafta. Okej, właśnie. I dlaczego? Dlatego, bo konsola Xbox One nas po prostu irytuje, wkurza nas oczekiwanie na co kilkudniowe aktualizacje i trzeba czekać. Słuchaj, Dominik, jaki ten komputer musi być? Świecący. W RGB. RGB. I to jest najważniejsze. Pamiętajcie, do Minecrafta nie trzeba jakiejś mocnej maszyny, ale wszystkim musi wyglądać. Także taki ten komputer właśnie go stworzymy. Ma być cichy i świecący. Klawiatura i myszka jaka? Te świecące. Te świecące. Dlatego mamy tutaj coś od SPC. Biała klawka. Linki dostaniecie w opisie. Oraz myszunia też od SPC Gear. Także będzie ciekawie. Lecimy z tematem. Hej. Jak wspomniałem na początku, komputer ma być przede wszystkim do Minecrafta, czyli tutaj, tak Dominik powiedział, ma wyglądać, ma świecić. Komponenty, jakie zastosowałem, to są komponenty bardziej z drugiej ręki, można powiedzieć. Oczywiście nie wszystkie, bo część jest nowych, a część jest z mojego poprzedniego komputera, którego ostatnio modernizowałem, czyli sprzęt już trochę leciwy z procesorem i5-8500 z zablokowanym mnożnikiem, 6 rdzeni, 6 wątków. Do tego płyta główna ASRock Z370 Gaming K6, którą jeszcze miałem w poprzednim zestawie, tą, którą składałem z Liptonem, także tu gdzieś Wam link załączę. Natomiast pamięć operacyjna to jest 16 GB pamięci od GoodRam o taktowaniu 3200 MHz Cell16. Ponadto chłodzenie CPU to jeden z najtańszych i najfajniejszych modeli, czyli Spartan 5 w wersji ARGB z Fluctusem na radiatorze. Jako budowę zastosowałem Silentium PC Ventum VT4V Evo TG ARGB w kolorze czarnym. Taką sobie Dominik wybrał, więc też taki kolor jest. Cztery wentylatory podświetlane RGB, bardzo fajna, zgrabna skrzynka z siatką meshową i ciekawym ofiltrowaniem i szkłem hartowanym. Także nie ma co tutaj narzekać. Jeżeli chodzi o zasilacz, jest to testowany na Etihadę, przynajmniej tymczasowo. Zasilacz Gigabyte UD850GM. Także dość fajny zasilacz, który już lepiej wypada niż seria P. Ponadto mamy dysk SSD na złącze M2, oczywiście jest to wersji SATA, jakiś starszy model, oby tylko był, także tutaj też nie ma co za bardzo się nad nim rozczulać. Jeżeli chodzi o myszkę, to znajduje się tutaj myszka SPC Gear model GEM w kolorze czarnym. Jeśli chodzi o klawiaturę, jest to GK650K Omni Skyle Brown RGB Onyx White Pudding Edition, czyli też SPC Gear, bardzo fajna klawiatura z bardzo przyjemnym dla oka podświetlaniem klawiszy, ponadto ma podstawkę pod nadgarstki, bardzo fajna, bardzo przyjemna, Dominikowi się też podoba i dobrze mu się ją użytkuje. Oczywiście do komputera też znalazł się nasz pad od Xboxa One, podłączam sobie go kabelkiem, także w Minecrafta modemu jest łatwiej operować i ma czas na przestawienie się na myszkę i klawiaturę. Jeżeli chodzi o monitor, wybrałem to jakiś podstawowy model od marki AOC, nieco ponad 600 zł, 24 cale. Tak podsumowując, jak widać, można złożyć podstawowy komputer nawet dla małego dziecka, czasem nawet wykorzystując starsze podzespoły, które nam zostają po modernizacjach naszych, że tak powiem, wypasionych zestawów. Dla Minecrafta na pewno nie trzeba jakiejś mega wydajnej maszyny, wystarczy zintegrowana grafika, więc wystarczy tylko popracować nad jakimiś peryferiami i obudową, która świeci, i tak naprawdę mamy drugi zestaw, można powiedzieć, za pół darmożkę. Także Dominik jest zadowolony, myślę, że wasze pociechy też na takim kroku będą zadowolone, że mają swój pierwszy komputer.
Jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnij dać subika, dzwoneczek oraz łapkę w górę. Zapraszam na kolejne moje filmy, które mam nadzieję odbędą się troszkę szybciej niż obecna przerwa. Na razie, cześć.